Witam w kolejnym odcinku. Misja czwarta, Medal of Honor, Aliette Assault. Wydaje mi się, że będzie fajnie. Popracowałem troszkę od ostatniego czasu nad audio. Wydaje mi się, że będę lepiej brzmiał troszkę. Będzie przyjemniej, może nie jak w radiu, ale coś w miarę fajnego. Dlatego mam nadzieję, że, no wiecie, będzie wam się milej tego słuchać, będzie wam się milej to oglądać i tak dalej. Dobra, wypełniamy misję. Musimy się skradać, mamy pistolecik z tłumikiem. Ojojoj. Pistolecik z tłumikiem mamy, ale coś widzę, że nas zauważyli. Nie wiem dlaczego. No ale dobra. Oja! Oja, co to było? Dobra, lecimy dalej. Może znajdziemy jakąś apteczkę. F5. Nie będę zapominał po prostu robić save'ów, bo to jest masakra, kiedy nie robisz save'ów. Pozbieramy sobie... Ej, ktoś tutaj strzela. A, tutaj. Dobra, strzelał. Już go nie ma. W ogóle nie wiem, czy jest sens chodzić z tym tłumikiem, bo oni mnie wszyscy widzą. A nie powinni raczej, nie? Bo to jest misja taka, żeby się skradać tak naprawdę. No ale dobra. Ty, cel misji został wykonany. Podłóż bomby. Musimy podłożyć bomby pod czołgi Tygrys. Trzy czołgi, nie? Więc dobra. Może wezmę sobie maszynówę Niemców. Tutaj podłożymy sobie bombkę. O, amunicja. Dawać, dawać. Każda amunicja mi się przyda. No i tutaj mamy jeszcze trzeci czołg. A nie, czekajcie. Nie, to nie ten czołg. Dobra, to idziemy w tą stronę. Może tutaj będzie jakiś czołg. W ogóle tutaj co mamy? Nic tu nie ma, nic tu nie ma. W sumie to nic. Aha, musimy wejść od tamtej strony. To muzyczka, jaka dramatyczna, nie? Tu. Jest. Podłożyliśmy, dobra, uciekamy, żebyśmy nie dostali. O, mamy tutaj karabinek. Oj. Zapisujemy sobie gierkę. I lecimy dalej. Mamy snajpę. O, mamy snajpę. To jest fajne. Na taki dystans będziemy... Patrzcie, owczarek niemiecki. O kurde. O kurde. O kurde. Ale mam cela. Ja nie mogę. Tragedia, nie? Tragedia, ale spokojnie, wyćwiczę się. Chyba. Jest. Trafiłem. Brawo ja, nie? F5. Tutaj mamy dźwignię. O! Użyjemy jej. Znajdź drogę na stację kolejową. Dobra, no to jestem w sumie tutaj, tylko że... Nie wiem, czy dobrze idę. Ej, tam ktoś chodzi chyba w budynku. Słyszałem kroki. Weźmiemy apteczkę. Apteczkę, ta. Pewnie to woda jest. I idziemy tędy, bo kompas nam wskazuje kierunek w tamtą stronę. A nie, jednak nie. Dobra. To najpierw sobie poeksplorujemy ten budynek. To pomieszczenie. Weźmy sobie maszynówę. Ło! O kurde! Tego się nie spodziewałem. To jest czysto. Dzięki za amunicję, przyjacielu. Siemano. Waza! Jak w strasznym filmie. Waza! Ej, od razu? Tak na powitanie mnie strzelasz? Tak to my nie będziemy przyjaciółmi. Dobra, lecimy dalej. Czekajcie. Czy tutaj trzeba coś nacisnąć? Chyba nie. Nie. Dobra. Czyli na tym rozwidleniu dróg, co mieliśmy wcześniej, tutaj, pójdziemy sobie w tą stronę i prawdopodobnie otworzy nam się w końcu ta brama. Aha, czekaj. Bum! Jak on to przeżył, to ja nie wiem, nie?
Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Wow, co to jest? Rozwalony jakiś pociąg. Dobrze idziemy w ogóle? Wydaje mi się, że chyba dobrze, nie? Nie, czekajcie, tutaj nic nie ma. Prawdopodobnie źle idę. No i co, wracamy się, nie? Okej. W ogóle jak chowam broń, to szybciej trochę biegam, nie? Nie mam nóg w ogóle, nie mam nóg. Fajnie. O, tutaj możemy jeszcze wejść. Zapiszemy sobie gierkę. Okej. Wspaniale. Ło, co to było? Co to było? Dobrze, że zapisałem gierkę. Ojojoj. No to było takie średnie, średnio bym powiedział. Tutaj zaraz do tej maszynówy. Ojeju. Prawie padłem, nie? Znowu. O! No siema i elo. Nie, tragedia. Boję się iść po prostu, nie? Ta muzyka aż po prostu motywuje mnie, żeby wkręcić się w tą akcję. Tędy nie wejdę, to w takim razie chyba tutaj wchodzimy. Ja pierdziele. Jak on tu ustał, to ja nie mam pojęcia. Dobra, mamy 34 HP. Nie jest źle. Bywało gorzej, mieliśmy gorsze opresje, tak szczerze mówiąc. Co jest tutaj? A, zamknięte, dobra, to idziemy do góry. Okej. Taram, param. Siema. Czy tu jest pies? Słyszę psy. O, winda. Mogę zjechać na dół? Nie. Nie mogę? Nie mogę. Czemu? Na pewno? O, mogę. No cześć. F5. Oj. Oj. Pies mnie zabił. No nie, kurde. Dobra. Jeszcze raz. Wezmę sobie snajpę. Może. Pyk. Albo nie, pistolecik mały. To mnie nie usłyszą chyba, ale zobaczyli mnie. O, dobra. No dawaj, chodź. Kurwa, nie mogę go trafić. Ja pierdolę, zabiję mnie. Zabił mnie, no nie. Okej. Teraz będzie lepiej. Dostał. W końcu. Dobra. Gulp, granaty. Dawać mi granaty. Dawać mi jeszcze amunicję, oczywiście. Dawaj MP4. 40, przepraszam. MP4. Ale mi się łapa trzęsie, nie? Tragedia. O nie, znowu tu biegnie pies. Już
szkoda tak trochę zabijać te psy, no ale skoro one chcą mnie zabić, no to co mam zrobić? O, dawaj snajpę. Dostał. Kurde. Podłóż ładunki wybuchowe pod blokadę na torach. O, dobra. Ty, przeżył. Nie wiem, jak on przeżył takie uderzenie od snajpy. Przecież to po prostu zabija na strzała, nie? Chyba, że się mylę, no nie wiem. Ty, skąd? Skąd on do mnie wali? Z okna? Nie. Nie wiem. Dobra. Podkładamy ładunki i teraz gdzie? Wejdź do wieży kontrolnej. Pokazuje mi, że nie tutaj, ale pójdę jeszcze tutaj. Może jakąś amunicję zdobędziemy. No. Pięknie. Apteczka nam nie jest potrzebna, tak szczerze mówiąc. O, dobrze. Cel misji został wykonany. Wejdź na tył ciężarówki. No dobra. Wejdziemy na tył ciężarówki. Czy to jest mój gościu? Tak, agent SAS. Siemano. Ale mi się głos złamał. Jest, misja wykonana. Uwaga, staranuję bramę. Uważaj na tyły. Kurde. No. Nie mów, że mnie zabiją. Dawaj snajper. Jest, przeszliśmy misję. Dobrze, więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Pozdro.